Są takie, ale mi się tutaj ładnie coś odbija. Dobre wieści są takie, że idę ostatni shift do pracy, czyli dzisiaj mam pierwszy dzień na popołudnie. Zostaną mi jeszcze 3 dni na popołudnie i zaczynam urlop. Tak, zaczynam długi urlop, pierwszy długi urlop w tym roku. Uwierzycie? Mamy tak naprawdę... No ja zacznę urlop, to już będzie 2 października. Także uwierzycie, że przez tyle czasu nie miałam urlopu. To znaczy miałam 2 dni na przeprowadzkę na przykład. Jakieś tam pojedyncze dni sobie wybierałam, jak potrzebowałam, ale żeby posiedzieć tydzień, taki bity tydzień na przykład i odpocząć sobie, to czegoś takiego nie miałam. Także cieszę się. Co prawda miałam lecieć do Polski. Ostatecznie do tej Polski nie lecę. No, nie wyszło. Szkoda, bo naprawdę tęsknię za Polską i będę lecieć do Polski w styczniu albo w lutym, to będzie 1,5 roku już, jak nie byłam w Polsce. Nie macie pojęcia, jak tęsknię za rodziną już. No ale niestety, no czasami jest tak, że po prostu się nie da. I kolejne dobre wieści są takie, byłam wczoraj z Krystianem na zakupach i zeszliśmy do jednego sklepu z sofami, były paskudne sofy. I słyszę, jak mój kot gdzieś drapie. Były paskudne, ale zeszliśmy do drugiego sklepu i wpadła nam w oczy przepiękna sofa. Niestety myśleliśmy, że ona nie jest rozkładana, ponieważ my chcemy do salonu mieć, wiecie, sofa bed. W razie czego jakby ktoś przyszedł, jakieś posiedzenie dłuższe w domu, wiadomo, że trzeba gdzieś ludzi czasem przynocować, albo jak ktoś przyjedzie w odwiedziny, więc potrzebujemy... O, film się wyrenderował, więc potrzebujemy sofy, z której można zrobić czasami łóżko. I pan nam dał kilka propozycji w odcieniach zieleni. Niestety te wszystkie zielone odcienie kojarzą mi się z takim szpitalem. Takie niby to zielone, niby to turkusowe, takie wyblaknięte, stare. No i powiedzieliśmy, że kolor, który nam się podoba, to jest ta sofa, która tam stoi. On mówi, ale to jest też sofa bed. I udało się. Niestety musimy czekać na to 4 tygodnie. Tak, bo te sofy robią na zamówienie. I z dostawą do domu, dostawa do domu w ogóle 60 funtów, uwierzycie? Tak droga dostawa, że masakra. Ale sofa będzie w takim kolorze, jaki chciałam, także już się nie mogę doczekać. Wszystko powoli, tak jak myślałam, nabiera w końcu, wiecie, sensu. Wszystko się powoli zaczyna układać. I jak widzicie, poranek zaczęłam od kawy i widzieliście, że sypałam coś na kawę. Co jakiś czas dodaję sobie... jako posypkę słodkie kakao, taki zwykły puchatek. I nie macie pojęcia, jaka kawa jest dobra. W ogóle nie smakuje jak taka zwykła kawa, taka bardziej troszkę moka. No w sumie moka to jest połączenie kawy, kakao i czegoś tam jeszcze. Bardzo dobra, także spróbujcie, nie wiem, jeśli słodzicie kawę, to może zamiast cukru, kakao. Wydaje mi się, że byłby to dobry pomysł. Dzisiaj to będzie taki krótki vlog, bo chciałabym się troszkę wygadać, ale jak zwykle muszę się postawić, bo... Ups, zrzucam rzeczy, bo po prostu ręce mnie bolą. Nagrywam bez ring lighta, także dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, troszkę zimno pewnie na dworze, ale jest bardzo ładnie. I tak, z racji tego, że zaczynam urlop, moi kochani, w poczekalni są już, w sumie wrzuca się jeden, wrzuciło się 77%. To jest tutorial makijażu. Następny mamy też makijaż, który jest fejlem, także... Zobaczycie, no nie zawsze wychodzą makijaże tak, jakbyśmy chcieli, także macie małe spoilery, będą fejle. I trzeci film, który właśnie się wyrenderował, muszę obejrzeć go, jak to wyszło. To film, gdzie naśladuję czyjś tutorial. Wiem, że to było dawno temu, ludzie to nagrywali, a wtedy nie miałam za bardzo na to ochoty i wczoraj stwierdziłam, dobra, nagramy to i dzisiaj kończyłam składać ten film, widzę, że już się wyrenderował. Także będą 3 filmy
I z racji tego też, że będę miała właśnie tyle wolnego, chciałabym ponagrywać jak najwięcej. Nie chciałabym, żeby jednak to były takie przymusowe filmy, więc tu prośba do Was. To będzie wszystko zależało od Was. Nagram kilka filmów, które Wy wybierzecie, więc tutaj w komentarzach piszcie propozycje, po prostu wymyślajcie, co chcielibyście zobaczyć. Przeróżne filmy, od vlogów, przez poruszanie jakichś tematów, na odpowiadanie jakieś pytania, po kolorystyczne tutoriale z jakimiś konkretnymi kosmetykami, konkretne challenge, to wszystko będzie zależało od Was. I wybiorę coś, co najbardziej mi się rzuciło w oczy, albo to, co będzie się najczęściej powtarzać. Więc przyszłe filmy zaplanujecie Wy. Z tego, co wybiorę, powiem Wam później i będziemy działać. Mam nadzieję, że taki pomysł się Wam spodoba. I tak, chciałabym Wam jeszcze pokazać, co wczoraj kupiłam. Ja wczoraj tu nagrałam, co Wam kupiłam, ale wydaje mi się, że nie mam tamtego pliku, więc jak mówiłam, chodziłam z Krystianem, poszłam na pocztę, coś się dobrać. Zeszliśmy do TK Maxa. W TK Maxie bardzo dużo ciekawych kosmetyków. Krystian aż się zdziwił, nie kupujesz nic? To nie są rzeczy, które potrzebowałam. Było dużo palet cieni z The Balm, było dużo kosmetyków z Too Faced i wiele, wiele innych. Widziałam nawet pędzle z Elf Cosmetics, także wow. Zeszliśmy do As The Living i tam były takie organizery na pokrywki do kuchni po prostu, wiecie, na jakieś, nie wiem, blaszki, takie wąskie są blaszki, chyba tak, na jakieś babeczki czy coś. No, organizer do kuchni, nie wiedziałam, ile on kosztuje, bo był tam bałagan na półkach niesamowity, więc wzięłam te dwa organizery, które były, mówię, dobra. Maksymalna cena tam na półce była 6 funtów, więc 6 funtów za taki organizer to troszkę dużo moim zdaniem, ale stwierdziłam, biorę, będę miała, szukałam nawet takich na AliExpress, były plastikowe i bałam się, że to po prostu nie będzie trwałe. I przy kasie okazało się, że jeden kosztował 3 funty, także uważam, że świetna cena jak na taki organizer. I tutaj szerokość tych rączek, powiedzmy, jest na tyle duża, że wydaje mi się, że spokojnie wejdą tutaj po dwie nawet palety. I chciałabym, jeśli sobie przemebluję tak, będę przemeblowywać, rozstawiać tutaj wszystko jeszcze raz w tym pokoju. Muszę pomierzyć ściany. Ktoś może z Was wie, czy jest jakaś taka strona online, gdzie można sobie projektować wnętrze z wymiarami w ogóle, bo wygląda na to, że będę musiała wszystko na kartce rozrysowywać. Bo mówiłam Wam, że chciałabym, nie mogę się wysłowić, zamówić sobie lustro projektowane pode mnie i niestety chciałam to zrobić na tę ścianę, ale mi tutaj biurko nie wejdzie, a nie ma sensu wyrzucać tych biurek, bo one mają rok, są w bardzo dobrym stanie i nie chciałabym się ich pozbywać. Ewentualnie oddam jedno mojej gości, może by przygarnęła, nie wiem, jedno wydaje mi się, żeby wystarczyło. I do czego dążyłam? Do tego, że wszystko tutaj będzie wyglądało inaczej i większość palet, które lubię, chciałabym mieć na wierzchu, żeby cieszyły po prostu oczy. No i tak, dobra kochani, mówiłam, dzisiejszy vlog bardzo króciutki, bo chciałabym go szybko dodać, żebyście mi tutaj doradzili co i jak z tymi filmami przede wszystkim. Także będę wdzięczna, jeśli wykażecie się kreatywnością w komentarzach, już się nie mogę doczekać, co tam mi doradzicie, co chcecie oglądać, więc śmiało do dzieła, piszcie, piszcie co po prostu wpadnie Wam do głowy, a my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!